no właśnie taka niezgoda na łamanie podstawowych praw człowieka. Ja zawsze szczególnie boleśnie odczuwałam niemożność podróżowania, dlatego że za czasów komunizmu było bardzo ciężko wyjechać z Polski. Trzeba było mieć, za każdym razem starać się o paszport. Trzeba było właśnie przejść taką bardzo upokarzającą procedurę. I ja, ponieważ mój ojciec mieszkał w Stanach Zjednoczonych i mieszka nadal, ja nie mogłam w ogóle podróżować. I jak, ponieważ studiowałam anglistykę, to i zawsze też interesowałam się światem i podróżami, no odczuwałam to szczególnie boleśnie. To było dla mnie zupełnie potworne, to takie zamknięcie, klaustrofobia. I no, były jeszcze oczywiście wiele innych przyczyn, no wolność słowa, to, że na przykład właśnie będąc z studentką anglistyki nie mogłam czytać tego, co chciałam, tylko to, co było dopuszczone przez cenzurę. No wiele właśnie do takich rzeczy, które godziły w podstawowe wolności człowieka, spowodowało, że chciałam, że nie znaczy to było sposób na to upokorzenie, ponieważ czułam się ciągle upokorzona właśnie tym, że nie mogę robić tego, co chcę. I pomyślałam, że jeżeli aktywnie się temu nie sprzeciwię, nie będę sama w tym uczestniczyć, to upokorzenie nie minie, a tak to przynajmniej będę miała jakąś namiastkę tego, że mogę działać tak jak chcę, że jestem, staję się bardziej wolna dzięki temu. The right to be treated as a human being. That's all. We did not want anything else. We did not want the money. We did not want anything else. We did not want to live in Durban North. We wanted to be treated like human beings. That's all. The right to universal suffrage, that is the right to vote. The right for you to go to any beach and not be challenged. I remember now I'm on Clotie Beach virtually every day. In the 1980s, you could not walk on those beaches, my child. Addington Beach, you heard of Addington Beach, it was a whites-only beach. There were benches that would say Slex Blankets only, and you cannot sit on that bench because it was for white people only. You understand? There were buses, a bus would travel in a Tigwini, it'd go around the whole of Durban carrying one white lady in it. Black people could not get onto that bus. Ayun na, madalas kaming nahuhuli, na sasaktan. Nakakawala lang kasi noon pag nahuli ka, delikado ka. Puso noon yung disaparecido at yung disappearance. Kaya kailangan pag nataklot ka, kailangan makawala. Madalas naiiwan ang damit ko dahil talagang hindi ako magpapahuli. Maraming hampas. Pero no, pag maraming hampas, nakakatingin ka ng hampas, parang mas iba yung pakiramdam mo, parang mas masaya ka kasi natitikman mo yung katotohanan ng iyong pinaglalaban na malupit talaga ang pamahalaan ng araw. Pero po sa mga hampas na naranasan mo nun, hindi ba sumagi sa isip mo na itigil yung pinaglalaban mo? Hindi. Lalo, pagka nakakatikim ako noon ng mga ganun, lalo kami nagiging maigting yung aming pagnanais. Nawakasan na yung diktatorya ni Marcos. Dahil nga, doon sa kalupitang nakikita namin. At yung mga tinatamo namin mga galos at magasa katawan ay nagsisilbing inspirasyon para mas maigtingin pa ang pagpaplano at pagpaplano at pagkilos.